gdy fizyk Newton usiadł pod jabłoni sporym cieniem. Nie sądził, że nastąpi wzrost na naukowej scenie, bo nagle zawiał lekki wiatr i jabłkiem dostał w głowę. Nikt nie przypuszczał, że to da odkrycie naukowe. Przypadek, 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 tak wiele się dzieje przypadkiem. Przypadek, 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 przypadek z uczonym jabłkiem. Przeważnie taki przykry fakt powodem jest frustracji, a Newton siedząc nagle wpadł na prawo grawitacji. A że ten Newton nie był kiept i jabłko było spore, przypadek ten opisał więc matematycznym wzorem. Przypadek, 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 tak wiele się dzieje przypadkiem. Przypadek, 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 przypadek z uczonym jabłkiem. Bo gdyby owoc trafił na idiotę lub idiotkę, miałby tylko z tego świat kompocik lub szarlotkę. Więc gdy cię trafi jakaś rzecz, czy twarda, czy też w proszku, nieważne czym dostaniesz, lecz do jakich dojdziesz wniosków. Przypadek, 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 tak wiele się dzieje przypadkiem. Przypadek, 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 przypadek z uczonym jabłkiem. Przypadek. Przypadek. Przypadek z uczonym jabłkiem. Przypadek. Przypadek, przypadek, przypadek.